Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy parafianie, kochani goście, którzy w tych dniach oglądacie naszą bazylikę, wchodząc na naszą stronę internetową. W czasie, kiedy nie możemy gromadzić się w naszych świątyniach, kiedy nasze troski związane są z rozwijającą się epidemią, dzięki łączności internetowej możemy być blisko siebie. Dzisiaj my, pasterze bazyliki, chcemy przesłać wam nasze pozdrowienie. Chcemy przesłać nasze słowo, które wyraża naszą bliskość. Chcemy powiedzieć, iż choć nie możemy się spotkać twarzą w twarz, to jednak tu w bazylice trwa nieustanna modlitwa. Jakże trudnej sprawie modlitwa za was, za całą parafię. Gromadzimy się tutaj na mszy świętej. Dlatego zachęcamy i zapraszamy, abyście wchodząc na stronę internetową naszej parafii, duchowo łączyli się, uczestniczyli w wszystkich nabożeństwach, które sprawujemy bez ludu. Zapraszamy do udziału w wszystkich inicjatywach, które w tych dniach trwającego jeszcze Wielkiego Postu będą miały miejsce. To wyraz naszej wzajemnej odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności za Kościół, za parafię. To wyraz duchowej łączności, której dzisiaj najbardziej nam potrzeba. Duchowej łączności i wspólnoty. Moi drodzy, gromadzimy się tutaj, aby przekazać wam także słowo nadziei, że ten czas jest na pewno swego rodzaju czasem rekolekcji, wsłuchiwania się, uczenia się, ale to także czas odpowiedzialności, dojrzałości i wzajemnego wspierania się modlitwą, łącznością duchową. Tu z tego miejsca od trzech wieków Maryja spogląda na nas i się uśmiecha. Dlatego w tym czasie ten uśmiech jest nam tak bardzo potrzebny. My zapewniamy o modlitwie i prosimy, byście się do tej modlitwy z nami włączyli codziennie o godzinie 20:30. Modlimy się za was, za wasze rodziny, a wy proście za nas. Ten ważny duchowy most, most modlitwy jest tak bardzo potrzebny. I dzisiaj, przesyłając te słowa pozdrowienia, łączności, solidarności, jedności z wami, wszystkimi parafianami i gośćmi, pragniemy się modlić. Ja modlę się za całą parafię, za wszystkich, bez wyjątku. Ksiądz Adam poleca w swoich modlitwach szczególnie ludzi starszych i chorych, smutnych, opuszczonych i samotnych. Ksiądz Waldemar modli się za całą służbę zdrowia, za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie dla ratowania innych, szczególnie w tym czasie epidemii. Ksiądz Adrian modli się za młodzież, która jest przyszłością świata, Kościoła. Niech młodzi ludzie uczą się wyciągać jak najlepsze wnioski z tego czasu, z tych doświadczeń na przyszłość. Ksiądz Konrad poleca w swoich modlitwach rodziny naszej parafii i tych najmłodszych, nasze pociechy, które są naszą radością. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy wszystkim naszym poczynaniom. A Pani uśmiechnięta, która z tego obrazu na nas spogląda, niechaj wnosi nadzieję, płaszczem swej opieki niechaj nas wszystkich otacza. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pragniemy wam teraz udzielić błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was, wasze rodziny, waszych bliskich i wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.